Zakład aktywności zawodowej Wspólna Pacja w Żorach funkcjonuje od 11 lat. Główny cel działalności to zatrudnianie oraz kompleksowa rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, a także przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku. W tej chwili mamy 99 osób zatrudnionych, w tym 71 osób z niepełnosprawnością. Nasza działalność no, została troszeczkę zablokowana teraz. Jest to gastronomia, ogrodnictwo, rehabilitacja, monitoring miejski i Senior Plus, który też się znajduje u nas. Niestety w ostatnim czasie obostrzenia zamknęliśmy w tamtym tygodniu Senior Plus dla naszych uczestników. W tym tygodniu przymknęliśmy bar mleczny, znowu w formie na wynos, żywimy naszych mieszkańców. Na razie działamy, próbujemy jak najbardziej służyć w społeczeństwie i dla naszych pracowników również. Działalność Worskiego Zakładu Aktywności Zawodowej cieszy się dużym uznaniem. Przykładem jest przyznanie trzeciej nagrody w kategorii Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa podczas 15. edycji konkursu Lodołamacze, który organizuje Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON. W trakcie uroczystej gali nagrodzono pracodawców wrażliwych społecznie. To był dla nas bardzo duży zaszczyt, ponieważ Lodołamacze co roku są, ale w tym roku była trochę inna forma, ponieważ dostaliśmy trzecią nagrodę, ale wśród czterech jakby województw nie tylko ze śląskiego, ale również lubuskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie i to trzecie miejsce w kategorii rehabilitacja społeczno-zawodowa jest dla nas naprawdę bardzo cenne. Zakład Aktywności Zawodowej Wspólna Pasja już wcześniej został laureatem regionalnego etapu konkursu Macze. w 2016 roku zakładowi przyznano statuetkę w kategorii zatrudnienie chronione. A już niebawem żorski Zas poszerzy swoją ofertę z zakresu gastronomii. Bar mleczny już mamy, ale to będzie nowa odsłona jakby restauracji à la carte. Będzie to elegancka restauracja w centrum, serwująca posiłki wegetariańskie oraz ryby. Aktualnie na stronie zakładu trwa konkurs na nazwę nowej restauracji.